Struktura armii rzymskiej, a struktura dzisiaj wojska polskiego Generalnie była bardzo podobna. Widzimy dokładnie to, co teraz. A więc siły zbrojne miały swoją strukturę, system dowodzenia, od tego pojedynczego wojownika do władcy, który też był naczelnym wodzem. Radio Naukowe. Mijają kolejne epoki, zmienia się uzbrojenie, umundurowanie, znikają państwa, upadają dyktatury, a wojny są aż dziwne, cały czas bardzo podobne. Dlaczego tak jest? W tym odcinku posłuchacie też, czy super nowoczesna zminimalizuje kiedyś liczbę ofiar, a także jak mogłaby wyglądać wojna na terenie Polski. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest radio naukowe. Działamy dzięki społeczności wspierającej nas na patronite.pl ukośnik Radio Naukowe. Dzięki patronom możemy przywozić odcinki podróż, tak jak ten z numerem 176, który właśnie zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited, my mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Łącz wiedzę. Radio naukowe w podróży. Profesor Paweł Korzeniowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakład Historii Najnowszej Uniwersytetu Rzeszowski. Profesor Korzeniowski zajmuje się historią wojskową, ale i współczesnością wojska. A jesteśmy w gościnnych progach radia Feniks Studenckiego Radia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że możemy skorzystać z tak pięknie wygłuszonego studia. Rozmawiamy w Rzeszowie, którego znaczenie bardzo urosło w czasie wojny w Ukrainie. Oto przylatuje Biden. Rozmieszczane są w 2022 roku systemy rakiet przeciwlotniczych Patriot. To są takie duże rzeczy, które kojarzymy. A jak duże znaczenie dla miasta ma to, co się dzieje? Czy to w Rzeszowie jest odczuwalne? Jest odczuwalne, co pewien paradoks. Troszkę się do tego przyzwyczailiśmy tutaj w naszej stolicy Podkarpacia, ale w lutym, marcu, kwietniu poprzedniego roku to było szczególnie widoczne. No bo dzisiaj minęło już prawie półtora roku, czy nawet ponad półtora roku. Od... Rozmawiamy pod koniec listopada 2023. Minęło już ponad półtora roku od rosyjskiej inwazji, tej pełnoskolowej inwazji. I pewne rzeczy już zaczęły działać w sposób rutynowy, więc tego tak się aż nie widzi, ale pierwsze tygodnie, miesiące wojny to faktycznie Rzeszów przypominał. Taki hub, gdzie wystarczyło pójść do galerii handlowej, tutaj dosłownie parę metrów stąd i widziało się żołnierzy sojuszniczych ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec w różnych mundurach, albo bez munduru, ale ewidentnie po akcencie dało się poznać, że to są przybysze. Też nie zawsze do końca byli przygotowani na warunki pogodowe, które tutaj ich zastały, ale to już troszkę temat na inną dyskusję. I faktycznie to było widoczne, plus oczywiście uchodźcy, tak? Co prawda w Rzeszowie aż tak dużo ich nie było, dlatego że dość, może się pochwalę, dość. Sprawnie tutaj na Podkarpaciu sobie poradziliśmy i to zasługa i władz samorządowych, ale przede wszystkim mieszkańców, Polaków, którzy tych uchodźców przyjęli, ale także bardzo prężnie działały różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które włączyły się w tą pomoc, bo to jest właśnie typowy przykład, troszkę nie z mojej bajki, ale kiedy te NGOsy i to społeczeństwo obywatelskie właśnie zdało test, tak? Z perspektywy czasu wydaje mi się, że to jest fajne tak sobie popatrzeć w przeszłość i powiedzieć, że tak daliśmy radę i to też buduje naszą dumę, naszą świadomość i, I też buduje przyszłość, bo te relacje się zawiązały między Polakami a Ukraińcami. To um, mówi pan, y że y się przyzwyczailiście tutaj w Rzeszowie, tak. ale to znaczy, że jest. Oczywiście, kwestia uchodźców to jest inna sprawa, bo ta y sytuacja y się uspokoiła to raz, ale jeśli chodzi o. Żołnierzy, czy hmm. jeśli chodzi na przykład o transport broni, to jest widoczne, tak, tak po prostu? Tak, To jest nasze tło, bym powiedział. Znaczy ja sporo do przemyśla jeżdżę. To w zasadzie nie zdarzyło mi się, żebym jechał autostradą między Rzeszowem a Przemyślem i nie minął jakiegoś transportu. Oczywiście nie ma tam wielkiej tabliczki, transport broni, ale jeśli jedzie 10 tirów. Z wykazem, i... co tam tak, jest, ale jak... jeśli jedzie 10 tirów i z przodu i z tyłu prowadzi to samochód policyjny, no to raczej nie wie o są tam, nie wiem, papieru toaletowego, bym powiedział w ten sposób, tak. Więc można się domyślać. A a na początku y, rosyjskiej inwazji to dosłownie były wojskowe transporty i wojskowe kolumny. Więc y, teraz to jest jakby troszkę element tła, i my tego nie widzimy tutaj na Podkropaciu, ale to jest. to jest i, I też żołnierzy mnie widzimy na ulicach, też z prostej przyczyny. Troszkę to się wszystko ustabilizowało są przygotowane dla nich kwatery specjalne. Oni są troszkę rozlokowani poza samym Rzeszowem i nie będę mówił gdzie, ale, ale są ale tutaj. Wie pan, dokładnie. Tak, bo to nie jest tajemnica wojskowa, ale to są takie rzeczy, jeśli mówimy o wojsku, to musimy tutaj sobie sprawę, że to nie jest tak, że coś jest tajne i jawne. Są pewne rzeczy niepubliczne, byśmy powiedzieli. No, ale jeśli no, wiemy, że w danej pizzerii, prawda, jest powodzenie że od wizyty bejdena, żeby na ten temat zejść, i no, mamy studentów z różnych małych miejscowości na Podkarpaciu, to oni no, rozmawiamy po prostu z nimi, wiemy. Oni tu są, tak? Nie są może tak bardzo widoczni, jak jeszcze jakiś czas temu, ale są. Ale to jest większe poczucie bezpieczeństwa, czy niebezpieczeństwa? Ciężko powiedzieć, powiem szczerze. To znaczy, wojna jest zjawiskiem społecznym, do którego człowiek się wbrew pozorom szybko przyzwyczaja. Teraz trochę tak zajmę na takie tematy bardziej poważne. I o ile na początku to był jednak element, który pomagał troszkę jednak faktycznie. Czuć było, że jesteśmy bezpieczniejsi, no bo są Amerykanie. No, ten, ten wydźwięk, że Amerykanie tu są, jednak działa tak troszkę podprogowo. Natomiast obecnie się do tego konfliktu przyzwyczailiśmy. Nie tylko my na Podkarpaciu podejrzewam, ale wszyscy w Polsce, czy w Europie, czy nawet na świecie. Kiedy już wojna nie jest na pierwszym newsem, kiedy sceny nawet brutalne z, z frontu nie budzą aż takiego zainteresowania prawda? Dzisiaj żyjemy konfliktami, czasem takimi błahymi w relacjach polsko-ukraińskich. Ta wojna gdzieś stała się codziennością i to jest niestety element normalny. Czym się różni armia po prostu od grupy uzbrojonych ludzi? Ojej, to jest takie pytanie, że nie wiem, czy mamy półtorej godziny na wykład. Już tak mówiąc bardzo kolokwialnie, żeby nie wchodzić w takie akademickie rozważania. Armia jest to struktura państwowa, generalnie. Która... Nie można mieć prywatnej armii? w teorii, czy w praktyce? W praktyce. W praktyce można. No, no widzimy. Mamy... Grupa Wagnera, tym tak, czymś takim to... była, bo teraz już w rozsypce. Czy w rozsypce, nie wiem, to trzeba by kiedyś tam będzie badania zrobić. Trochę jak historyk mówi, znaczy póki nie mam archiwów i, i dokumentów, nie wiem. To słusznie, a ja z kolei rzuciłam jak publicystka, Ona, bo przeczytałam parę tekstów, gdzieś pewnie jak jest jakieś mhm. przeformatowania, ale to musimy... No Rosja nie jest państwem demokratycznym, więc się o rzeczy, wiele rzeczy, my wiemy tylko z mediów, z przecieków, na ile są wiarygodne. To trochę tak jakbyśmy pisali, drodzy państwo, o historii i czy II wojny światowej, opierając się na prasie. No, wiemy, że to był obraz skrzywiony. natomiast... A też z armią Wagnera, czy z grupą Wagnera w Rosji była o tyle przedziwna sytuacja, że ona formalnie była nielegalna, a państwo rosyjskie korzystało z jej usług. Wiele rzeczy, z tego, co się orientuje w Rosji, tak działa. To znaczy, nie tyle, że nie była nielegalna, co nie było żadnych regulacji prawnych i działała Była w takiej zalegalizowana, takiej szarości byśmy powiedzieli, no nie? Ona, z tego, co się orientuje, formalnie działała jako taka grupa ochroniarska. No, trochę taka dziwna grupa ochroniarska, no ale jednak, prawda? To mu najbliżej tego, czym się zajmowała. Przy czym, drodzy Państwo, tych grup czy takich firm jest znacznie więcej w Rosji. Tylko grupa Wagnara z względu na Prigorzyna, który był bardzo medialną osobą, miał ambicje polityczne, była bardzo znana, plus walki w okolicach Bachmutu, ona jednak wypromowały trochę Prigorzyna, tak? Bo wcześniej o tej grupie tam się mówiło w kontekście różnych... Tocjaliści wiedzieli. Tak, wydarzenie w Afryce, później tam jakiś, jak ktoś śledził tą wojnę, to nie wiedział, ale tak szerzej nie. To co to jest ta armia? Czym się różni, od, mhm. bo to nie wystarczy wziąć broń i zebrać nie. ileś tam osób, żeby powiedzieć, że się ma armię? Armia przede wszystkim, czy siły zbrojne, mówiąc szerzej, jest to instytucja czy formacja państwowa, która działa w oparciu o regulacje prawne, jest ściśle kontrolowana przez aparat państwowy, tak jak powiedziałem, ma swoją strukturę, dowodzenie i jest jakby działa w ramach prawa, przynajmniej formalnie, bo oczywiście są armie, które działają tak troszkę w strefie szarości. Natomiast wszystko, co jest poza tym, to są różnego rodzaju grupy zbrojne. Tu trzeba by wchodzić w jakieś klasyfikacje, nie będziemy chyba słuchaczy zanudzać. I różni się to tym, że właśnie nie ma tej formalnej struktury. Nawet jeśli mamy jakieś regulacje prawne, bo pamiętajmy, że te prywatne kompanie wojskowe to nie tylko kwestia Rosji. Pamiętam jeszcze misje w Afganistanie, w Iraku, kiedy takie grupy działały także w strukturach państw zachodnich, czy tych zachodnich kontyngentów, przy czym Zachód, tak szeroko powiem Zachód, to mało precyzyjne stwierdzenie, ale posłużę się nim, Nauczył się, że to niczego dobrego nie przynosi. O, oczywiście to miało swoje zalety i takie typowo praktyczne. Te filmy były tańsze, po prostu. A dwa, też potrafiono w ten sposób pewne rzeczy wyciągnąć poza formalną strukturę państwa, od strat, zaczynając, których nie wykazywano, po takie kwestie, powiedzmy, nieprzestrzegania prawa, bo państwo. Teoretycznie powinno przestrzegać zobowiązań, które siebie wzięło umów międzynarodowych, mamy prawo konfliktów zbrojnych. I armie. to jest też du duża różnica. Siły zbrojne poszczególnych państw, które podpisały te traktaty, teoretycznie powinny ich przestrzegać. Gdy mamy prywatną kompanię wojskową, Chodzimy po w skali szarości. Każdy rząd powiedział, to nie my, to nie nasze struktury. My odpowiadamy za to, co podlega nam, co jest elementem państwa polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego, brytyjskiego. Natomiast to jest prywatna firma, my ją ja do kontraktu. Idźcie sobie do sądu cywilnego i się tam bujajcie, Mówiąc brzydko, przepraszam za takie słowa, ale, ale tak to wygląda. Jak wygląda aktualna struktura polskiej armii? Zacznijmy od dołu. Jestem sobie żołnierzem. Żołnierką. Jest pani sobie żołnierką. Nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie, szczerze mówiąc. Nie jestem aż takim wielkim fanem feminatywów, zwłaszcza, że w wojsku to troszkę problemów przynosi, szczerze mówiąc. Ale załóżmy, że jest sobie szeregowiec, nieważne jakiej płci. On wchodzi w skład takich najprostszych struktur. No nie, czyli drużyny, czy nawet wcześniej to jest sekcja, pluton, kompania, batalion. Drużyna to ile osób? Tak? Drużyna to jest 8, 10, 12. To zależy od jakiej formacji, mówimy w jakiej armii. Jasne. Potem pluton to jest 30 do 50, kompania 100, 200, batalion. No, taki typowy to jest 600 ludzi, 3 kompanie, 4 kompanie. Te zależy od struktury. I w polskiej armii Batalion to jest taka podstawowa jednostka bojowa i organizacyjna, i bataliony wchodzą w skład wyższych struktur. Tu już mogą być różne, mogą być pułki brygady, mogą też być samodzielne bataliony, ale to już znowu wchodzimy w przypisy. I na przykład tu w Rzeszowie mamy 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich i w Rzeszowie stacjonuje m.in. pierwszy batalion, tutaj dosłownie niedaleko na ulicy Lwowskiej, Pozdrawiam żołnierzy. I brygada jest taką podstawową formacją już taktyczną, już wchodzi na poziom operacyjny. W Polskiej Armii mamy kilkanaście brygad. Które wchodzą formalnie w skład powiedzmy czterech dywizji, to się cały czas zmienia, bo akurat obecnie mamy taką trochę manię tworzenia nowych dywizji, które są trochę papierowe. No i mamy te cztery dywizje, no, a nad dywizjami już są naczelne dowództwo, czyli Sztab Generalny, Ministerstwo Obrony. I w ten sposób to jest struktura schierarchizowana. Jak pani tu słyszała, mamy pojedynczego żołnierza, i on wchodzi w kolejne szczeble wyżej, i od tego żołnierza jest bezpośrednia linia do naczelnego dowództwa, aż do prezydenta, który jest formalnie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Pytamy to dlatego, że ciekawa jestem, kiedy się wyłoni wojsko w tak ustrukturyzowany sposób. Bo my gdzieś tam pamiętamy. Ospolite ruszenie te sprawy. Nie chcę powiedzieć, że pamiętamy pułkownika Wołodyjowskiego, no bo on był postacią literacką, ale Sienkiewicz tak to jakoś nam zrobił, że nam się to wydaje wręcz postacią historyczną. W każdym razie tak to widzimy. Więc czy tamte czasy mają cokolwiek wspólnego ze współczesnością? Co się takiego wydarzyło w międzyczasie? Jak to się wszystko wyłaniało? Ciężko powiedzieć. Teraz zamiast historyk wyłania. To znaczy, jak popatrzymy sobie na Armię Rzymską, starożytności, czyli 2000 lat wstecz. Struktura armii rzymskiej, a struktura dzisiaj wojska polskiego generalnie była bardzo podobna. Ja wiem, że teraz coś się odezwie, że to oni mieli włócznie miecze i tak dalej, tarcze, a my mamy dzisiaj samoloty, Nie, ale mi chodzi o ideę bardziej. To idea już była wtedy, albo nawet wcześniej. Jakbyśmy sobie sięgnęli do starożytności, tu pozdrawiam moich kolegów, pewnie poprawią, starożytnicy, armia starożytnych mocarstw, takich bardzo starożytnych, <grym>, wiem, że to brzmi dziwnie, Egiptu, Asyrii, Babilonii, Persji i tak dalej. Możemy cofać się w zasadzie do początku ludzkiej cywilizacji, to już wtedy widzimy dokładnie to, co teraz. A więc siły zbrojne miały swoją strukturę, system dowodzenia, od tego pojedynczego wojownika do władcy, który też był naczelnym wodzem. Zwróćcie Pani uwagę, że 50 lat temu faraon był naczelnym wodzem, dzisiaj prezydent jest naczelnym wodzem, czy zwyczajnikiem sił zbrojnych. Idea się nie zmieniła. Zmieniają się narzędzia, sposoby, kwestia uwarunkowań kulturalnych, ekonomicznych, społecznych, religijnych, ale idea, czy zjawisko wojny szerzej, już trochę wchodzę na takie filozoficzne zważenia, ona się nie zmieniła. A co do Wołodyjowskiego, to Tutaj już do naszych polskich realiów, to nawet wtedy ta armia miała swoją strukturę, miała swój system dowodzenia, mieliśmy hetmanów wielkich, mieliśmy hetmanów polnych. Mieliśmy króla naczelnego wodza, i to po spłycie, to troszkę z takim mitem, bo ono było trochę obok tej armii regularnej. Natomiast jak już wchodzimy tak w takie typowe współczesne struktury, to właśnie okres napoleońskiej rewolucji francuskiej to, to jest czas, kiedy tak naprawdę powstały współczesne struktury organizacji armii, właśnie o których mówiliśmy. Pluton, drużyna, brygada, korpus i tak dalej, i tak dalej. Ale pisał pan też o Hetmanie, Janie a Amorze Tarnowskim, który. Miało takie bardzo ciekawe postulaty, właśnie bardzo współczesne i wyprzedzające trochę czasy. Mianowicie oto postulat, żeby król kupował uzbrojenie dla żołnierzy, bo wcześniej to trzeba było samemu sobie to wszystko ogarnąć, nie? Tak, to tak, było? Tak, tak, to bo znaczy znowu. To każ zależy. Każdy ja historyk wiem. powie, że to zależy. W armii rzymskiej tej epoki cesarstwa to też mamy armię zawodową, gdzie państwo fundowało broń, ale generalnie, aby zapewnić siłą zbrojną uzbrojenie, wyekwipowanie i tak dalej, trzeba mieć sprawną administrację. Bo armia to nie tylko czołgi, to jak mówią specjaliści, to jest głównie logistyka, pieniądze, zaplecze i tak dalej. Tak długo jak rozwój cywilizacyjny nie pozwalał na stworzenie sprawnej administracji, te kwestie spadały na barki, mówiąc kolokwialnie, tego pojedynczego żołnierza lub takich bardzo niskich szczebli. I faktycznie to jednak powodowało szereg problemów. To znaczy nie każdy mógł kupić taki sam rodzaj broni. Już nie chodzi nawet o to, czy to jest lepsza, czy gorsza, ale ten sam rodzaj broni. Już specjaliści wówczas jasno widzieli, że jak mamy formację, to standaryzacja uzbrojenia jest ważna. Kwestia mundurowania. Dziś co dzisiaj wydaje się nam oczywiste, że żołnierze danego państwa mają te same mundury. No 500 lat temu widzielibyśmy pstrokaciznę. To jak tu się ogarnąć w ogniu bitewnym? Kto jest? Kto? Najprościej jak Państwo widzieli, Film Forda. Krzyżacy. To jest taki sztandarowy film, który myślę, może się staro poczuje, ale ja pamiętam. Widzimy tych rycerzy i walki o sztandary, o chorągwie. Po prostu. Duże, kolorowe chorągwie, to był taki punkt orientacyjny. Czyli tam, gdzie widzę tą chorągiew, to mniej więcej tam jest mój oddział. Jeśli chcę wycofać chorągiew, to wysyłam, mówię teraz bardzo kolokwialnie upraszczam, wysyłam informację do chorążego, że macie się wycofać i jeśli my nie widzimy naszej chorągwi, aha, oddział się wycofał, to ja też muszę uciekać na tyły. Stąd na przykład w tym filmie Krzyżacy tak bardzo ważną rolę odgrywała ta główna chorągiew armii, bo też ona pokazywała, póki jest chorągiew na polu walki, armia walczy. Nie ma chorągwi, to jest znak do odwrotu. Stąd, jak często widzimy, właśnie takie sceny w filmach historyczno-wojskowych, sceny batalistyczne, to ta chorągiew była czymś takim, jakbyśmy dzisiaj przyjęli centrum dowodzenia armią tak? Więc były metody, jak się porozumiewać też kwestia doświadczenia to jest rzecz ważna, że żołnierze w parę setek wcześniej oni po prostu wiedzieli mniej więcej, kto jest moim wrogiem, gdzie jestem ja taka trywialna też ta kwestia Średniowiecz jest bardzo bardzo, no pokąd do niej się odwołam, herby na tarczach i zbrojach rycerzy, tak trochę trywialna rzecz, ale w tamtych czasach wiedziano mniej więcej kto jest kim i gdzie walczyć. Oczywiście mamy też armię, gdzie po prostu po mundurach, no, z czasem te mundury się pojawiały. Także w polskim wojsku panie o panie Tarnowskim, który też postulował, żeby jednak państwo, w tym przypadku król, bo król był osobieniem państwa, zapewniał ten sam kolor sukna, jak on to mniej więcej chyba w ten sposób mówił, czyli żeby jednak żołnierze byli podobnie umundurowani, bo to też pozwalało rozpoznać, co się dzieje. To Napoleona się odwołał. to jest też bardzo ciekawa kwestia. Jak widzimy te bardzo barwne mundury z tego czasu, to też był nie element dlatego, że oni chcieli ładnie wyglądać, tylko z daleka, jak pani sobie zobaczy, kolumny żołnierzy w niebieskich, białych czy czerwonych mundurach, też zwróćmy uwagę, to są bardzo jaskrawe kolory, to z daleka widzimy taką kreseczkę na horyzoncie, czerwoną czy białą, to znaczy, że tam są nasze oddziały. Jak mamy dużo dymu, chaosu, krzyków, zamieszania, to to nam pozwalało się rozwiązać sytuacji. Stąd te barwne mundury. Oczywiście wraz z rozwojem techniki wojskowej to się bardzo mocno zmieniało, bo w czasach Napoleona ważniejsze było rozeznanie, gdzie są nasze oddziały, od tego, żeby żołnierza ukryć. W XIX wieku to się zmieniło, zaczął się rozwój broni palnej, ona była dużo celniejsza, miała dużo większy zasięg, a to z kolei spowodowało, że zmieniły się mundury namaskujące i dochodzimy do dzisiejszych czasów. A czy my coś wiemy na temat śmiertelności w takich bitwach średniowiecznych, zanim jeszcze wynaleziono taką broń palną ręczną, automatyczną i tak dalej, co spodziewam się, że zasadniczo zwiększyło tę śmiertelność, no ale jak tacy krzyżacy walczyli z... Polakami to. Tu będzie zaskoczenie, pewnie dla Pani słuchaczów. Śmiertelność była porównywalna we wszystkich epokach generalnie. Oczywiście znajdzie Pani bitwę, gdzie jedna strona była totalnie wycięta w pień, ale znajdziemy jej w, w współczesnych konfliktach, gdzie dany oddział był całkowicie zniszczony. Znajdziemy potyczki, które wydawałoby się, że są bardzo dramatyczne, jak się porównamy, serce było niewiele, a jak popatrzymy na śmiertelność i poziom strat, one były porównywalne. Tak samo mamy takie trochę wyobrażenie w głowie, że pierwsza wojna światowa to była taka maszynka do mielenia mięsa, że te straty były gigantyczne, ale jak porównamy sobie wojny napoleońskie i bitwy z tego okresu z pierwszą wojną, z drugą i współczesne konflikty, straty są mniej więcej porównywalne. Tylko to kwestia długotrwałości bitwy, to też prawda? Bardziej ważniejszą rolę odgrywa nie tyle, że bitwa trwała długo, ale bardziej, że jest coś takiego jak odporność oddziału. Przyjmuje się, to jest oczywiście uśrednione, że jeżeli oddział traci pewien procent personelu, to on traci spójność, a wtedy rzuca się do ucieczki. To po prostu z tego wynika. Więc bitwa mogła trwać parę godzin, czasem 15 minut, czasem potrafiła trwać kilka dni, a czasem kilka miesięcy, jak mówimy o współczesnych kampaniach, gdy jedna ze stron osiągnęła poziom strat na tyle duży, że zakłóciło to spójnością tych sił, to rzucała się do ucieczki. Też upraszczam, bo mogła się wycofać i tak dalej. Straty były porównywalne, bo w bitwach walczą ludzie. I odporność psychiczna ludzi jest taka sama dzisiaj, jak miała 500 lat temu. A propos psychiki, Hetman Tarnowski zwracał też uwagę na morale. To ciekawe, mm -hmm. prawda? To też było, było chyba całkiem nowoczesne myślenie. Nie do końca. Nie do końca. Nie do końca. Znaczy, Hetman Tarnowski, ja w ogóle państwu polecam lekturę jego z najsłynniejszego dzieła Consilium Rationis Belli”. dlatego, że to jest dzieło mało znane, a stanowiło podstawę, czy podwaliny tej słynnej staropolskiej sztuki wojennej. To, o której trochę zapominamy, a to był taki nasz autorski, polski wkład w historię wojskową, w rozwój sztuki wojennej, myśli wojskowej. My generalnie w Polsce mamy dobrych teoretyków wojskowych. To jest takie zaskakujące. My trochę o tym nie zdajemy sobie sprawy. My czasem nie, zda, nie, nie Własnych osiągnięć. Co do morale, generalnie wojna to jest starcie woli, tak naprawdę. My żyjemy troszkę wyobrażeniami, że tu mamy czołgi, samoloty, prawda, precyzyjną broń. Oczywiście bez tej broni nowoczesnej, nawet największe morale nie pomoże. Przykład polskiej historii to odbitnie pokazuje, że my czasem myślimy, że tą silą, wolą, morale i przewagą patriotyzm i poświęcenie moralną. moralną tak. No nie chciałem tego użyć słowa moralną, bo to niekoniecznie musi przywaga moralna. Każdy, kto walczy, ale myśli, tak że słuszność jest po stronie. Tak. Tak. Mhm. tak, natomiast, że my mamy słuszność i tę pokonamy, no nie. Druga wojna jest takim przykładem, że to się niestety no bez. Ale to przecież jest tak, że jest podział moralny, jest wojna obronna, która jest uzasadniona mhm. i ta, która jest napaścią. No i tutaj co do zasady się uważa, że ona jest no, niemoralna. Tak, ale jako historyk mogę Pani powiedzieć, że praktycznie w każdej wojnie każda ze stron sądziła, że słuszność jest po jej stronie i że ona się broni. W czasie pierwszej wojny światowej ta wojna tak długo trwała i żołnierze byli w stanie wszystkich armii przez lata walczyć w bardzo trudnych warunkach i to morale i moment brzydko nie siadło, bo każdy z nich był przekonany, nawet Niemcy, którzy, to, których traktujemy, że to oni tą wojnę zaczęli, że oni się bronią i słyszeli po ich stronie. Dzisiaj jakby pani wzięła rosyjskich żołnierzy z Ukrainy, większość z nich powie, że oni się bronią, abstrahując od tego, jaka jest prawda ale każdy z tych żołnierzy sądzi, że on walczy w słusznej sprawie, że on się broni i że on walczy w obronie ojczyzny. I jak się słucha jeńców rosyjskich, bo są wywiady z nimi w internecie, takie dłuższe wręcz, nie takie propagandowe, tylko takie godzinne, półtora godzinne, gdzie nie opowiadają i tak dalej, oni byli przekonani, że oni walczą w obronie Rosji, przed agresją i tu możemy sobie wpisać NATO, banderowców, nazistów, czegokolwiek. I to morale będzie trzymane tak długo, dopóki fizycznie ci żołnierze będą w stanie walczyć i póki będą widzieć sens walki. Dopiero jak ten sens zniknie, wtedy któraś ze stron, no to moral gwałtownie ulega załamaniu, i wtedy możemy mówić, że któraś strona przegrała czy to bitwę, czy kampanię, czy wojnę, itd. Czyli to morale było ważne jeszcze w czasach starożytnych na przykład? Zawsze było ważne. Zawsze, było, Zawsze ważne. było ważne. I co powiem szczerze, im jesteśmy dalej w historii, tym jest ważniejsze. Znowuż ulegamy trochę takiemu złudzeniu, że teraz mamy precyzyjną broń, lasery krótko pewnie będą gdzieś tam montowane. To moralnie jest nieistotne, bo tylko się naciska guzik i tak dalej. To jest nieprawda. Im nowocześniejsza broń, tym człowiek jest ważniejszy. No właśnie chciałam o to zapytać i to jest jakaś taka główna myśl naszej rozmowy jak planuję. Czy w ciągu powiedzmy 100 lat wojna się jakoś zasadniczo zmieniła? Bo ta wojna, która teraz jest w Ukrainie, no wydaje mi się, przynajmniej z takiej perspektywy na no odległej, ale podobna do takiej klasycznej wojny okopowej, no niemalże pierwszej wojny światowej, e, takiego walczenia o najmniejszy kawałek, e, artyleria, właśnie długie walki, okopy. A nie miało być tak, że wojna miała być błyskawiczna i nowoczesna właśnie? Tu ma pani dużo racji. To znaczy, wojna się aż tak bardzo nie zmieniła. Sto lat w historii to jak... Nie sądzę, że mrugnięcie okiem, bo to będzie w historii kosmosu, byłoby krótko. E, no, no ale technologia jednak. to te, te 100 lat to myślę jest trochę inny 100 tak, lat niż... I, i tak i średnie. nie. Właśnie, że i tak i nie. Paragonsalny XX wiek to nie jest czas jakiegoś wielkiego przełomu technologicznego. Ja też pewnie zaskoczę naszych tutaj... A Technologie komputerowe? No to teraz się zmienia społeczeństwo bardziej na cyfrowe, ale na polu walki aż tak mocno to nie wpłynęło. Jeszcze z naciskiem, żeby była jasność. Jeszcze. Dlatego, że zasady walki są niezmienne. I 100 lat temu, w czasie pierwszej wojny, i dzisiaj. Zmienia się trochę technika i oczywiście sam sposób prowadzenia walki jest inny, no bo mamy te drony, mamy troszkę mniejszy poziom, dzisiaj już nie atakują całe bataliony, bo byłyby faktycznie zniszczone i to czasem widzimy na tych filmikach. Schodzimy na poziom niżej, i, ale mamy te same problemy co 100 lat temu, te same problemy co 200 lat temu. Nawet niektóre problemy co w starożytności. I ta wojna pewnie zakończy też dopiero wtedy, kiedy się pierwsza skończyła kiedy któraś ze stron w końcu uzna, że już nie ma siły jej kontynuować. Pani wspomniała o walkach o pojedyncze, gdzieś tam zabudowania jakieś wioski, o których nikt nie słyszał dwa lata temu dzisiaj urągają do rangi symboli narodowych ale tu obie strony mają duży problem. Problem z tym, że mają dużo siły środków, a front jest ograniczony. Ten sam problem był w pierwszej wojnie światowej. To się nic nie zmieniło. Drony, nowoczesna broń, artyleria, która ma większy zasięg, jest cenniejsza. Ona tylko spowodowała, że dzisiaj nie mamy na kilometrze 400 dział, tylko 40. Ale cała reszta się nie zmienia. No, cała reszta się nie zmienia, ale ja mam wrażenie, że, nie wiem, że się spodziewaliśmy, że się zmieni jednak. Tak, to tu się z panią zgodzę, dlatego że sam jestem przykładem, że te 15 a temu 20, sam byłem pewny, że te wojny przyszłości będą inne. Ale to jest też taka ciekawostka historyczna. Jak popatrzymy sobie na XIX wiek, początek XX, dokładnie takie same nadzieje żywiono w Europie. Dlaczego? Dlatego, że mamy rozwój technologii, tak jak 100 lat temu, dlatego że wojna jest, będzie niezwykle kosztowna, będzie niezwykle krwawa. Co więcej, utrzymanie armii jest bardzo czasochłonne, kosztochłonne i jej zbudowanie wymaga tak dużo czasu, że jak nawet dojdzie do wojny, to po kilku tygodniach te armie, które tak długo budowaliśmy, zostaną zniszczone po obu stronach, więc albo ktoś wygra, albo obie strony usiądą do rozmów, bo nie będzie już kim walczyć. I w XIX i XX wieku to się okazało nieprawdą i dzisiaj to się okazuje nieprawdą. To znaczy okazało się, że jeśli szybko nie rozstrzygniemy konfliktu, a rozstrzygamy szybko konflikt wtedy, kiedy jedna ze stron ma dużą przewagę nad tą drugą. Mamy konflikty na Bliskim Wschodzie, prawda? kiedy mamy pustynną burzę, czy drugą interwencję w Iraku, kiedy jedna ze stron miała ogromną przewagę... Nad drugą, to ten konflikt klasyczny się szybko kończył. Lub mamy ograniczone konflikty, typu jak wojna o Falklandy brytyjsko-argentyńska. Kiedy toczono walkę ograniczonymi siłami o bardzo niewielki obszar, to wtedy tak. Natomiast konflikt w Ukrainie jest konfliktem ze miar klasycznym. Tak jak pani redaktor powiedziała, on się niczym nie różni w swoich podstawach od pierwszej czy drugiej wojny światowej. Czy Rosjanie chcieli go szybko zakończyć przecież tym desantem mhm. na kijów? Pamiętamy te dramatyczny moment. ale jak to się nie udało, no to chyba było wtedy już wiadome, że to potrwa. Tak, ale jak pani zwróci uwagę, w pierwszą wojnę światową, jak zaczynały wszystkie państwa... Słynne hasło: to świąt będzie po wszystkim. Każda wojna, którą się zaczyna, absolutnie każda, dam sobie lewą rękę, czy prawą, mi będzie jeszcze potrzebna, że każda wojna, którą ktoś zaczyna, jest przekonany, że ona będzie krótka. Nie zaczyna się wojny ze świadomością, że to będzie długotrwały konflikt. Tylko oczywiście wojna jest takim zjawiskiem, że to nie tylko od nas zależy, tylko od przeciwnika. Plus wojna to jest też, to będzie złe porównanie, i przepraszam z góry, trochę jak piłka nożna, gra błędów i złych kalkulacji. I w przypadku Rosjan dzisiaj, czy 100 lat temu, państw europejskich, te kalkulacje okazały się błędne. I teraz logika by podkazywała, prawda? Wojna zakończyła się, ta, ta szybka wojna, niepowodzeniem, no to powinniśmy usiąść, porozmawiać, dojść do jakiegoś kompromisu, z którego będziemy wszyscy niezadowoleni. Ale to potwierdza nam logika taka na sucho. Natomiast w praktyce jest to ciężkie do zrobienia, bo to wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, przyznania się do błędów przez tych, którzy tę wojnę zaczęli. A po drugie, to trochę dochodzimy do takiego syndromu hazardzisty, to znaczy władowaliśmy trochę pieniędzy i przegraliśmy i zamiast się przyznać do porażki, wpisać to na straty, próbujemy się już brzydko odkuć. Jak mówimy o nas prywatnie, jak postawimy w kasynie pieniążki i przegramy, to my tracimy nasze pieniądze. Natomiast politycy w danym państwie, jak zaczną wojnę i po dwóch, trzech tygodniach, po miesiącu przegrywają, to ich wyjście i powiedzenie, sorry, pomyliłem się, w tym sensie, że Rosji jest y, coraz trudniej tak, zakończyć tak, tę wojnę, tak bo coraz więcej zainwestowała w to... Inwestuje coraz więcej i coraz bardziej. Własnych obywateli też przecież. Myślę, że nie obywatele są największym problemem, ale bardziej chodzi o takie inwestycje polityczne. To znaczy, za dużo zainwestowaliśmy w tą narrację, że walczymy z NATO, że tam są naziści. No i jak się z nimi teraz dogadać? To trochę tak jak znowuż. Pierwsza wojna jest świetnym przykładem. Ona nam pokazuje w soczewce, jak się ta wojna nie zmienia. Po pół roku walk w pierwszej wojnie straty były gigantyczne i było jasne, że nie będzie to szybki konflikt. Żadna ze stron nie była w stanie pogodzić się z porażką, bo to oznaczało, że wychodzę do obywateli i mówię, straciliśmy setki zabitych po nic. Okej, okay, dla państwa to byłoby ważne i to byłoby skuteczne i sensowne. Dla obywateli również, bo kolejne lata jeszcze więcej ofiar pochłonęły. Ale dla no ale elit właśnie to politycznych nie... to oznacza utratę władzy. Nie A... da się powiedzieć, że po to, żeby chronić, no i tutaj politycy mhm. mogą użyć pięknych słów, waszych synów, żeby nie ginęli na wojnie, to robimy rozejm. To, to, to nie da, nie się, da tak się powiedzieć. Nie da się. Nie da się. To jest kwestia złożona i polityczna, i społeczna, i psychologiczna. Sytuacja pokazuje, że w momencie, kiedy ktoś wychodzi, bo to nie mówimy o tym, że to, nie wiem, inwestycja w elektrownię była zła i musimy ją zburzyć tracimy 2 miliardy złotych. No okej, okay, dwa tygodnie, miesiąc to będzie tłuczone przez media, ale wszyscy zapomną. A w sytuacji, kiedy ludzie stracili kogoś ze swojej rodziny, oni o tym będą pamiętać do końca życia. Nie da się później uzasadnić jakiejkolwiek decyzji, nawet tego, że utrzymujemy władzę, mówiąc, że zaczęliśmy wojnę, przegraliśmy. Niech mi pani redaktor pokaże, ja trochę, trochę złośliwy będę teraz, bardzo przepraszam. Jakikolwiek konflikt, że ktoś zaczął wojnę, okazało się po kilku miesiącach, że to jest bez sensu i powiedział, sorry, przepraszam, to, to nie ja, co złego, prawda, siadamy, rozmawiamy. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie, no to lata trwa, ale w końcu się wydarza, jak wycofanie z Afganistanu, co, to, to, to jest skomplikowane oczywiście, co tam się ostatecznie wydarzyło, ale też wojnę w Wietnamie też zakończono, w końcu jednak. Tak, co do Wietnamu, zacznę od tyłu w Wietnamie... Amerykanie przez długi czas wiedzieli, że wojnę już przegrali, a raczej, że jej nie wygrają, bo to jest jednak nie to samo, ale można wojny nie wygrać, i jej nie przegrywać, się dociągniemy. I Amerykanie w Wietnamie uznali, że my się wycofamy, ale to nie było ucieczka. Formalnie tam była wojna między Wietnamem Południowym a Wietkongiem, a tam północny Wietnam to był teoretycznie neutralny, no to wiem, jak to się interesuje tym. I Amerykanie się wycofali, teoretycznie przygotowując Południowy Wietnam do kontynuowania walki. Teoretycznie Pro, jak w Afganistanie jest dokładnie ten sam kasus, prawda? Amerykanie się wycofali, ale formalnie stworzyli armię, przygotowali rząd, struktury państwowe i na zasadzie, że nie przegraliśmy, tylko zrobiliśmy swoje, bo my tam tylko weszliśmy pomagać i się wycofujemy. Oczywiście w praktyce się i w Wietnamie, i w Afganistanie ten domek skarb zawalił bardzo szybko, prawda? Ale to nie było przyznanie się do porażki. Przy okazji, w państwach demokratycznych mamy o tyle dobrze, że mamy wybory. I jest co pewien czas zmiana władzy. A to daje politykom ten jeden drobny atut. Wychodzę i mówię: To mój poprzednik zawalił. A ja sorry, no muszę posprzątać, bo ja jestem już, mam nowe rozdanie. Zapraszam I można się wycofać można, się wycofać. można się wycofać. Demokracji mają to do siebie, że łatwiej im jest kończyć konflikty. Dyktatury mają z tym ogromny problem, bo to, widzicie pani, do tego punktu wyjścia. Przegrana wojna praktycznie zawsze oznacza zmianę reżimu, zmianę władzy, a dyktatury nie chcą się tej władzy pozbyć. W demokracji to jest jakby element naszego funkcjonowania, że ta władza się zmienia i to jest łatwiejsze. Nie mówię, że, że łatwe, ale łatwiejsze. Chciałabym zapytać o kwestię tego uzbrojenia nowoczesnego właśnie, bo o ile, jak pan mówi, zasadniczo ta wojna się nie zmieniła jakoś mocno, ale mówi się o wielu takich broniach, które, nie wiem, dla Ukrainy będą bardzo ważne. Czy wiele rzeczy zmieniły? Chciałabym, żebyśmy się trochę rozeznali właśnie w tym świecie. No takie na przykład rakiety, czy wyrzutnie raczej, HIMARS, prawda? Może pan nam coś o niej więcej opowiedzieć, bo one bardzo były głośne też medialnie. Można pierwsze od ogółu. Nie ma czegoś takiego cudowna broń. My troszkę żyjemy medialnymi tutaj wśródkami, co jest trochę zasługą, ale i problemem dla ukraińców. Gdzie oni bardzo dobrze przygotowali się do tej wojny informacyjnej, w tym aspekcie informacyjnym. I ta propaganda sukcesu, pokazywanie tych pozytywów, ja wiem, że mówimy o wojnie, ale że my tu sobie radzimy, wygrywamy i tak dalej, i niekompetencja Rosjan. Pamiętamy, zaczęło się od bajeraktarów, prawda? Dlatego bardzo szybko inne państwa nagle kupowały, bo to jest taka super wunderwaffe, gdzie wszyscy eksperci mówią, to mówili, że. Te, te drony tureckie. Te tak. drony tureckie, mm. tak. Bo my też ich troszkę kupiliśmy sobie. Bo potem się pojawiły Heimarsy, one faktycznie Ukraińcom pomogły. To są takie wyrzutnie rakietowe. Taka współczesna wersja już Teraz wiem, że nie wszyscy zjedzą, ale tylko, że lepsza, taka dużo, dużo lepsza, która powoduje, że możemy na te 70 km strzelać, i to bardzo, bardzo cennie, bo mamy pocisk naprowadzany GPS-em lub innym systemem, i jakby widzimy na komórkę GPS jest dzisiaj dokładny, więc możemy do dwóch metrów trafić w cel, tak? I to pozwalało Ukraińcom atakować logistykę rosyjską. Ale to też nie było wunderwaffe, dlatego że to się sprawdzało przez kilka miesięcy, aż Rosjanie się nauczyli. I tu dochodzimy do tego, co mamy w każdej wojnie i przy rozwoju każdej broni. Na początku jest hura zachwyt, że to jest nowa broń, ale bardzo szybko przeciwnik znajduje receptę. Albo swoją broń podobnego jakby rozwiązania, albo antidotum, albo dostosowuje swoją strukturę i sposób walki do tej broni. Tu możemy sięgać do włóczni, miecza, kuszy, łuku i tak dalej, broni palnej, etc. I podobnie jest tutaj i z Heimersami, i z innymi elementami uzbrojenia. Proszę zwrócić uwagę, te pierwsze tygodnie wojny, czy, czy tej inwazji rosyjskiej, to jest armia ukraińska, która walczyła mając ten stary posowiecki sprzęt. Sukces zależał nie od broni, ale od całego systemu, sposobu dowodzenia, sposobu walki, od ludzi. Do tych ludzi wrócę, bo my o tym zapominamy. Pamiętajmy, że ludzie są ważni. Jak widzimy polityków, którzy mówią, że kupujemy tyle i tyle, tyle broni. Pamiętajmy, że broń jest ważna, co już powiedzieliśmy wcześniej, ale jak nie będziemy mieli. Ludzi, którzy potrafią tej broni używać, to nam to nic nie da. Ale nie przekona mnie pan, że nie ma znaczenia to, jaką mamy broń. Czy możemy strzelać daleko, 70, 150 kilometrów? ile mamy tej amunicji. No, sam pan mówił o tym, że Polacy własnym morale przecież nie byli w stanie wygrywać yy, wojen. Tak, nie ma czegoś takiego, że coś jest ważniejsze. Ja to staram się podkreślać, być może nieprecyzyjnie. To znaczy, ważne jest wszystko, ważny jest system, ważne jest całe państwo. Nie bez przyczyny mówi się o systemie obrony państwa i dopiero w ramach tego systemu są siły zbrojne. One są ważne, ale ważna jest obrona cywilna, ważny jest przemysł wojskowy, ważna jest silna gospodarka, ważna jest też to morale, o którym pani redaktor wspomina i ważne jest także przygotowanie społeczeństwa, nie takie, nie takie moralne na zasadzie nie oddamy ani guzika, ale też przygotowanie społeczeństwa do tego, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. W dzisiejszych czasach też mamy społeczeństwo już cyfrowe, informacyjne, i tu dochodzi kolejna domena w tym systemie w, prowadzenia wojny, a więc ta domena informacyjna, a więc jak nie dać się fake newsom, jak nie dać się prowokować, jak nie dać się takim panikarskim gdzieś tam nitkom na Twitterze, czy przepraszam, portalu X teraz czy, czy, czy innych social mediach. Pamiętam, jak, jak była inwazja rosyjska, jakie się kolejki do stacji benzynowych. Pojawiły. Pojawiły, prawda? Więc to jest ważne. Więc ja tu nie mówię, że broń nie jest ważna, bo jest oczywiście, że ważna. Natomiast musi być ona tylko elementem szerszego systemu. I teraz Ukraina ma problem, nie dlatego, że jej brakuje broni. Ukrainie brakuje tego całego systemu, który ma zachód. Tak, tej broni jest wystarczająco, żeby się bronić. nie Niemniej tyle, żeby osiągnąć zdecydowaną przewagę nad Rosją. A to będzie trudne, bo żeby tą przewagę Ukraińcy mieli nad Rosją taką, która pozwoli szybko zakończyć wojnę, to to nie może być 20 F-16, to, to nie może być 40 leopardów, to musiałoby być setki samolotów. Tysiące czołgów, i no nie da się tego zrobić. To jest trochę smutna konstatacja takich moich rozważań na temat wojny w Ukrainie, ale Rosjanie będą w stanie długo jeszcze tą wojnę kontynuować. Oczywiście, ogromnym kosztem, ale ten koszt będą w stanie ponieść. Tym bardziej, że odzyskiwanie terenów jest utrudnione w momencie, kiedy przeciwnik jest tam już długo, ufortyfikował się, zaminował pewne tereny. Wie, które to jest o wiele trudniejsze. Tak, to jest trudne. To znowuż kasus pierwszej wojny. Dlatego, że w pierwszej wojnie mieliśmy ten sam problem: dużo sił na wąskiej przestrzeni. I co w pierwszej wojnie pozwoliło zachodnim aliantom w końcu przełamać ten impas? Nowe środki walki, jak lotnictwo, czołgi i lepsza artyleria. ale nie w kilkuset sztukach, ale tam były tysiące sztuk. To samo jest dzisiaj. Jak mówimy o Hejmarsach, mówimy o dronach, to jak damy Ukraińcom 20 sztuk jakiejś broni, czy teraz dostali trochę atakansów tych takich rakiet balistycznych dalekiego zasięgu. Okej, okay, pomoże, ale to nie jest game changer. Ale to co by się musiało stać? Cała Europa musiałaby się przestawić na taki przemysł wojenny, tak, żeby. Dokładnie tak, jak pani rektor powiedziała. Trzeba zmienić filozofię. Bo ale, my to... A Rosjanie co? Skąd mają to wszystko? Rosjanie mają ten plus, że mają spadek po Związku Radzieckim. Bo przemysł rosyjski, to jest bardzo ciekawe, o tym sobie też nie zdajemy sprawy, że od ponad roku pracuje w trybie wojennym, a zachodni w takim normalnym, komercyjnym. Nie da się tego w ten sposób prowadzić. No, to jest trudna rzecz, bo my musimy na zachodzie, bo my jesteśmy częścią zachodu, przestawić myślenie. Amerykanie to powoli robią, nie zawsze się tą chwaląc, tylko że dla Amerykanów, my też o tym zapominamy, mamy polską perspektywę. To jest konflikt regionalny daleko od ich głównych punktów interesów. A dlatego wspierają krainy tak, jak wspierają. Amerykanie mają rezerwy, ale to nie jest dla nich rzecz y, egzystencjonalna. Dla Europy? Tak, dla Polski w szczególności. Natomiast w Europie my mamy z tym problem. My troszkę się przyzwyczailiśmy, że mamy u nas w Europie spokój. I to jest ciężkie mentalnie, bo to też wymaga od polityków wyjścia do ludzi i powiedzenia: słuchajcie, nie będzie nowych inwestycji, nie będzie nowych programów socjalnych, budujemy fabryki amunicji. Czy wyobraża sobie pani polityka, który w jakikolwiek państwie europejskim wychodzi? No w Polsce jest to łatwiej, w krajach bałtyckich jest to łatwiej, bo my czujemy to zagrożenie. Ale na Zachodzie. Ale czy oni to, jest to problem. muszą mówić? aż tak y, otwarcie, tak. przecież jest bardzo wiele inwestycji, które się odbywają od tak po prostu. To są zbyt duże inwestycje, bo tu nie mówimy o tym, że zwiększymy produkcję amunicji o pięć tysięcy, tylko że wybudujemy trzy dodatkowe fabryki. Teraz oczywiście strzelam z tymi fabrykami. I to musi się odbyć kosztem innych wydatków socjalnych. Tego mówiąc brzydko, nie da się ukryć gdzieś tam, prawda? Tak jak my kupujemy teraz całą masę czołgów czy innego sprzętu, to są tak duże kwoty, że to nie można tego ukryć, mówiąc brzydko, w budżecie MONU naszego. To są o takiej skali pomocy. A my jesteśmy państwem stosunkowo o mniejszym potencjale niż Francja, Niemcy, Wielka Brytania. A tam z tym jest problem. Francuzi delikatnie nam coś drgnęło. A dlaczego uzbrojenie jest takie drogie? Uzbrojenie zawsze było drogie. Znowu, wracamy do naszego początku rozmowy. Jakbyśmy się cofnęli do czasu starożytnego Egiptu, również wtedy uzbrojenie było niezwykle drogie. Dlatego, że jeśli toczymy wojnę, wojna jest ważna. Wiem, że to jest trywialne stwierdzenie. A jeśli jest ważna, to godzimy się wydawać w zasadzie każdą kwotę, by móc wygrać. I broń musi być skuteczniejsza od przeciwnika. Tu trochę wrócę do tego, co pani redaktor powiedziała. Ważne, żeby nasze działo strzelało dalej. A żeby strzelało dalej, musi być nowocześniejsze niż przeciwnika. A żeby było nowocześniejsze, musimy korzystać z najnowszych technologii, a najnowsze technologie są drogie. I to jest taka krótka odpowiedź. A mówiąc już tak bardziej filozoficznie, człowiek na polu walki zapłaci każdą cenę, żeby tylko przeżyć. I on chce mieć najlepszą kamizelkę, najlepszą broń, chce mieć najlepszą opiekę medyczną, chce mieć lepszy czołg i tak dalej. I wojny toczą się bardzo często nie o jakąś pierdołę. Ja powiem teraz to bardzo kolokwialnie. Oczywiście czasem są wojny toczone o rzeczy trywialne by się wydawało, ale u podstaw gdzieś tam ideologicznych leżą rzeczy ważne, egzystencjonalne. A skoro walczymy o rzeczy, które są dla nas ważniejsze od naszego życia, to mamy na pieniądze patrzeć? Nie, wydajemy każde pieniądze, by zdobyć przewagę, by tą wojnę wygrać. Bo każda wojna jest wojną ostatnią, i jak już ją wygramy, to będziemy żyć w szczęśliwym świecie. Oczywiście to jest mit, bzdura i tak dalej, ale w to wierzymy. Stąd to musi być drogie. Nie można toczyć wojny tanio. Pani wspomniała o tarnowskim już on to pisał. Pieniądze przygotowane wcześniej, musi być skarb, gotowy i tak dalej. Zawsze tak było. Odwołał się do Napoleona, znowu, czego potrzeba do prowadzenia wojny? Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. A kto sprzedaje broni tym wszystkim wataszkom, gdzieś tam, wędrującym i terroryzującym ludzi w, chociażby w części krajów afrykańskich? Tam broń dostaje się różnymi, jak można się to myśleć, niezbyt legalnymi źródłami. Są państwa, które czerpią z tego korzyści. Nie chcę tutaj możesz tak mocno wskazywać, ale do, każdy się domyśla, że mowa o takich państwach jak Korea Północna, Chiny, Rosja. Taka Francja nie sprzedaje? Francuskie firmy? Nie bezpośrednio, chociaż też jakbyśmy popatrzyli, znajduje się tam gdzieś tam francuskie uzbrojenie. Czy amerykańskie, żeby daleko nie sięgać, prawda? To z drugiej ręki? czy Bardziej coś? z drugiej ręki. Oczywiście nie ja jestem ekspertem, trzeba by każdy przypadek gdzieś tam traktować osobno, natomiast. Jak popatrzymy tak globalnie na rynek broni, to sprzedaż broni takim watażkom, to nie jest dobry interes. To znaczy, co oni mogą kupić? Wiem, że teraz tak trywialnie mówię, jakieś kałasznikowe stare, jakieś granatniki, wyrzutnie rakiet stare, już czołgi, to jest dla nich zbyt dużo. A na czym dzisiaj się zarabia? Na elektronice, na nowoczesnych wyrzutniach rakietowych. Bo my też myślimy o handlu bronią na zasadzie, że jak był film z Niklasem Cage'em, Bóg Wojny bodajże, że o taki sobie tam gdzieś cwaniaczek handluje jakąś starą bronią i on mu dostaje waliste dolary. Sprzedaż broni to nie tylko sprzedaż czołgów, wyrzutni rakiet i tak dalej, ale to przede wszystkim sprzedaż całego systemu, a co więcej te firmy Najwięcej korzyści mają nie ze sprzedaży, bo to potrafi być raptem tylko 20% całego kosztu, ale potem taki czołg czy taki system przeciwlotniczy Patriot, on jest przez 20-30 lat funkcjonuje, on musi być upgrade'owany, nowe oprogramowanie, trzeba kupować rakiety, bo mamy wyrzutnie, ale z niej trzeba czasem strzelić, trzeba szkolić specjalistów, nie tylko żołnierzy do obsługi, bo to jest paradoksalnie raczej proste, bo mamy trenażery, ale trzeba obsługę techniczną, jak mamy samoloty kupione, to one muszą chodzić przeglądy, wymiana silników, tak jak powiedziałem. Upgrade elektroniki. I mówiąc tak trochę kolokwialnie, tam są pieniądze. I tego nie można uzyskać od tych watażków, Więc jak mówimy o tym, że jakieś konflikty są generowane przez te wielkie koncerny zbrojeniowe, no nie. Jak ktoś nam sprzeda F-35, czy tej Amerykanie, Lockheed Martin, to ta korporacja przez najbliższe 40-50 lat będzie od nas regularnie, rok w rok gigantyczne pieniądze otrzymywać. A jakbyśmy mieli bardziej o wojnie, nasze państwo uległoby zniszczeniu, ekonomia siadła, to nas by nie było stać na to. Więc to, to tak, mówię, zdrowy rozsądek. I ja nie sądzę, żeby te firmy były jakieś altruistyczne. One myślą o swoim interesie i te zachodnie firmy, czy kompleksy wojskowe, one zarabiają na takich elementach nie na takim handlu jakimś takim, taką drobnicą, wiem, że to źle brzmi, ale taką drobnicą w tych wataszkach, to są tacy pośrednicy z drugiej ręki lub celowe działanie państw, którym zależy na destabilizację tego regionu, a to są państwa, którym zależy na zmianie statusu quo. Zachodowi zależy, żeby wszystko było jak jest, tak bardzo kolokwialnie powiem. I jak pani zwrócił uwagę na polityków, no nie? oni czasem aż za długo próbują utrzymać wszystko po staremu i już nie widzą, że się nie da. I stąd te błędy, właśnie w przypadku wojny w Ukrainie, że długo sądzono, że uda się wrócić do przeszłości. Oby nie, ale wyobraźmy sobie scenariusz wojny na terenie Polski. To z takiej perspektywy strategicznej. To jakie są warunki Polski na przykład pod względem obrony? Jak tak spojrzymy na mapę? Raczej płasko, duża lesistość, trochę jezior. Łatwo jest bronić taki teren? My dzisiaj mamy dobre granice do obrony, paradoksalnie. Mamy państwo, jak poprzednio, mapę takie w miarę foremne. No nie? nie ma takich występów, nie ma jakichś enklaw i tak dalej. Więc pod tym kątem jest ok. Co więcej, trzeba patrzeć na system obronny jako całość. To już dzisiaj mówiliśmy. A dwa... Polska ma ten plus, o którym chyba nie do końca głośno aż tak mocno mówimy: jesteśmy częścią struktur politycznych Zachodu. NATO jest podstawą bezpieczeństwa militarnego, Unia Europejska szerzej polityczno-ekonomicznego. I to powoduje, że atak na nas stanowi o wiele większe wyzwanie. Nie chcę mówić, że ryzyko, bo to tak źle brzmi, ale wyzwanie. I my nie będziemy walczyć sami. Coś, co jest dla nas niezwykle istotne, zwłaszcza jak popatrzymy na nasze ostatnie 200-300 lat. Ale to jakby to miało wyglądać? Jest mhm. atak na Polskę i podrywają się samoloty amerykańskie i wszystkich sojuszników w Europie, gdzieś mhm. desanty, żołnierzy. W skrócie tak. Oczywiście teraz znowuż, tam pewnie ktoś sobie włosy wyrywa, jak to słyszę, jak tak mówię, bo to jest bardziej skomplikowane. Nie, ale pytam o czas reakcji. Bo to byłoby... on, będzie, on będzie szybszy niż, niż padną pierwsze strzały. To znaczy, to znaczy, nie jest jak, ta... jak może być szybszy niż padną pierwszy strzał? Może strza. być szybszy, bo to nie jest tak, że sobie siedzą nasi żołnierze tutaj Podhaleńczycy w garnizonie i nic nie robią i nagle Rosjanie o 5 rano uderzają rakiety. Popatrzmy na konflikt w Ukrainie, bo to jest jakby żywy przykład. To nie było tak, że ten konflikt był zaskoczeniem. Od miesięcy agencje wywiadowcze... Nie, to była dyskusja, wejdą, nie wejdą, to było takie. To była dyskusja publicystyczna. Natomiast w przypadku konfliktu zbrojnego sił zbrojnych nie ma takich dyskusji. To znaczy przeciwnik, czytajmy Rosja... Przygotowuje, nie wiem, robi manewry, takie nawet małe. Jest reakcja z polskiej strony. Tylko to nie jest tak, że wychodzi generał, akurat, który jest u nas szefem, tam czymś ważnym, i mówi: Ponieważ Rosjanie robią manewry, to my tutaj robimy to i to. Tylko się nie mówi. Więc jak byłaby teoretycznie jakaś próba koncentracji sił przeciwko Polsce, znaczy ja uważam, że to jest bez sensu, to nie, Polska nie byłaby celem. Są lepsze cele dla Rosjan. Natomiast to nie byłoby tak, że tu się nic nie dzieje, prawda, przez miesiące, a Rosjanie na przykład na Białorusi koncentrują 200 tysięcy ludzi, a my tak sobie siedzimy, nie wiem, jemy McDonalda i, i pijemy kawę. Wraz ze wzrostem zagrożenia tego politycznego wzrastałoby też gotowość i polskiej armii i sojuszników do walki. I w sytuacji, kiedy zaczęłoby to być poważne, a są sposoby, żeby to zobaczyć, tu się specjaliści by, by przydali bardziej ode mnie, to wzrasta gotowość. Są przerzuty jednostek na nasze terytorium, to co powiedziała pani redaktor, podrywają się samoloty, są rozśrodkowane nasze siły przyśrodnicze systemy są... czyli? Czyli no nie siedzimy w tych bazach, które wszyscy wiemy, bo możemy sobie na Google zobaczyć, na mapę, gdzie są, tylko są przygotowane specjalne lotniska polowe, odcinki autostradowe i tak dalej, i tak dalej. Jest cały system. To się dzieje. Nawet właśnie ostatnio były tego typu ćwiczenia. One bardzo fajnie wyszły i bardzo dobrze, że w końcu zaczynamy ćwiczyć nie tak w warunkach klinicznych, czyli na poligonie, tylko jest to robione szerzej. Sojusznicy też robią swoją rzecz. Są pewne plany, o których się nie mówi, które są realizowane z automatu. To jest bardzo ważne. Nasze Polska armia przy całych zastrzeżeniach do tej armii, bo też możemy ją krytykować, gdzieś tam pewne struktury, ma te plany przygotowane. I nawet no, ostatnio w tej dyskusji politycznej w Polsce, na którą nie chciałbym schodzić, ale był przykład, że, że stary plan gdzieś tam działań wariantowych był upubliczniony, więc te ja plany są. Chcę pana o to zapytać, nie chodzi mi tutaj o ocenę polityczną, tylko właśnie jak to interpretować? No bo owszem, w tym spocie przedwyborczy minister Błaszczak pokazał, Mapę, na której było mhm. zaznaczone, że, no właśnie, tak jak to interpretował, że oddanie połowy Polski, że tam dopiero ma się ustawić obronę i powoływał się na plan użycia sił zbrojnych. To proszę nam wytłumaczyć, właśnie na czym ten dokument polegał i czy to faktycznie jest taki pomysł. Nie da się prowadzić obrony w sposób statyczny. To znaczy, widzimy to na Ukrainie, że front zamarł, ale w sytuacji, kiedy front zamarł, to jest oznaka, że doszło do impasu. Ten plan, o którym my teraz mówimy, to był plan wariantowy w sytuacji, kiedy Polska broni się sama, przynajmniej na początku. Przed sekundą powiedzieliśmy, że taki scenariusz jest niezwykle mało prawdopodobny, ale profesjonalne siły zbrojne zawsze mają wariant na sytuację najbardziej pesymistyczną, bo możemy sobie wyobrazić teoretycznie, tak science fiction czy political fiction że dochodzi do jakichś sytuacji trudnych w Stanach. Nie wiem, jest wojna z Chinami. Strzelam teraz oczywiście, nie? To jest na razie mało prawdopodobne, ale kto wie. A polityczna sytuacja w Europie jest tak niestabilna, że nie możemy liczyć na pomoc sojuszników. I nasza armia musi być gotowa na taki scenariusz. Wyobraźmy sobie, że nie jest. O czym by to świadczyło, prawda? Więc to jest takie trochę wprowadzenie. Jest cały szereg różnych wariantów. I to robią profesjonaliści. A druga rzecz. Zakładał ten wariant, że polska armia sprzed 10, 12, 15 lat dużo słabsza niż obecnie, bo to była armia, gdzie właśnie zakończono pobór, a więc gwałtownie spadła liczba żołnierzy, a mamy Rosjan, którzy byli równie silni co teraz, mniej więcej. I taki wariant konfrontacji powoduje, że my nie możemy bronić się na granicach. Ten wariant przewidywał, że my będziemy prowadzić, jak ktoś tam się wczyta w ten dokument. Przez pierwsze dni działania opóźniające to nie znaczy, że oddamy terytorium, tu musiałbym wchodzić, czy są działania opóźniające i tak dalej. Chodzi o to, żeby przeciwnikowi nie pozwalać rozwinąć się do takiego, wie pani, pełnego uderzenia, tylko żeby on musiał się rozwijać, tracić logistykę. To, co robili Ukraińcy pod Kijowem. Prawda? Te bajrekta atakowały jego logistykę, prowadzą działania opóźniające, a potem było kontruderzenie. Dokładnie ten sam wariant zakładał ten plan. Znaczy, my bronimy się częścią sił od granicy do Wisły, a z tyłu mobilizujemy rezerwy, które dokonają przeciwuderzenia. To oznaczało, że faktycznie przez pewien Czyli to jest takie kupowanie czasu? Dokładnie. Tak. Na wojnie przestrzenią kupujemy czas. To jest wręcz taki klasyk, prawda? Czyli oddajemy przestrzeń, kupujemy czas. Czasem tego nie możemy zrobić, bo Polska nie jest dużym krajem i tej przestrzeni dużo nie możemy oddać i tego czasu nie mamy dużo. Ukraina ma to szczęście, że jest krajem dużym. I Ukraińcy często przestrzenią kupowali czas. No dobrze, ale mhm. na tych terenach są ludzie mhm. i przez jakiś czas byliby oni pod. No de facto okupacją, no przynajmniej z jakimś zarządem, no wojsko obce by tak. tam było. I wiemy, co się działo wokół Kijowa. Dokładnie. Tylko wyobraźmy sobie, że w takim razie całą naszą bardzo małą armię rozstawiamy na granicy i ona jest od dwa dni zniszczona. Co jest dalej? Nie tylko te tereny są pod okupacją, ale cały kraj jest pod okupacją. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 1960 roku. To znaczy, jeśli przegramy wojnę, to wtedy będzie problem. I wojna to jest zjawisko z natury swojej brutalne. I dowódca wojskowy musi podejmować, i też polityczny, bo nad tym wojskiem stoi polityk, zawsze. Musi podejmować decyzje trudne. Ten scenariusz, który tutaj przygotowano, który udostępniono, on zakładał, w zasadzie jedyny możliwy wariant przy takich siłach, który dawał szansę na odparcie ataku, dawał szansę. Nie jest powiedziane, żeby to się udało, bo pamiętajmy, przeciwnik też działa. To jest prawda, gra dwóch zespołów, tak? I, i z tego to wynika. Popatrzmy na Ukrainę. Wyobraźmy sobie, że Ukraińcy jednak przegrali ten konflikt, bo bronili się na granicach wszędzie, i ta armia ukraińska nie dała rady. I co by dzisiaj się działo z ludnością Ukrainy? Więc tutaj wybieramy, nie lubię tego stwierdzenia, mniejsze zło, prawda? Natomiast mówienie, że oddajemy bez walki pół Polski i nie wiem, tam przez miesiące będą Rosjanie, no jest nadużyciem, tak to delikatnie powiem. I powtórzę po raz który, żeby to wybrzmiało. To był jeden z wariantów w sytuacji skrajnie niekorzystnej i świadczy to dobrze o polskim sztabie, który się na takie warianty przygotowywał i musi to robić. To jest profesjonalizm. A nie defetyzm, jak niektórzy chcieliby to przedstawiać. Ale to jest też bardzo ciekawe takie napięcie między tym, jak się czasami opowiada o wojnie jako o jakiejś takiej grze, szachach, strategiach, tego typu rzeczach. I to jest ten obraz z góry, no a na dole mamy śmierci pojedynczych ludzi, kalectwa. I czasami się zastanawiam. Jak na przykład naukowcy tacy jak pan, czy jak dowódcy, jak się o tym myśli? Jak on trzeba mieć konstrukcję psychiczną, żeby jakoś, nie wiem, wyjmować z głowy te pojedyncze tragedie? Czy tego się nie robi? Bo jak się tego nie zrobi, to będzie się właśnie jakimś takim rocznym demiurgiem wojny, który będzie wszystko ignorował. Jak sobie z tym poradzić? Potejrzewam, że co osobowość to trochę inna odpowiedź. Jako historyk mam o tyle dobrze, że zajmuję się przeszłością, powiedzmy sprzed stu lat, albo przynajmniej sprzed kilkudziesięciu. Im większy dystans czasu, tym troszkę łatwiej nam się od tego oderwać. Natomiast faktycznie, jak popatrzymy na wojnę w Ukrainie, to tam walczą moi znajomi i jest to ciężkie. Zwłaszcza było na początku znajomi ukraińscy. Tak, tak, tak Dlatego, że nasz, nasz, nasz uniwersytet bardzo mocno współpracuje z włoskimi uczeniami, w tym z Lwowską Narodową Akademią Wezglądowych Od 2010 roku my z nimi robimy wspólne konferencje, przedsięwzięcia. Wielokrotnie ja, moi koledzy, byliśmy w Lwowie na konferencjach, znamy tych ludzi, troszkę tam dyskutowaliśmy o tym konflikcie, Ukraińcy czerpali z naszych doświadczeń polskich, też tych najnowszych. Ci ludzie teraz są na froncie, więc znajomi, albo nie wiem, rodzina moich przyjaciół, to no, też już są ofiary śmiertelne ale ciężko jest się oderwać od tego. Chociaż też powiem, że to jest trochę takie aż przerażające, że z biegiem miesięcy dzisiaj już nawet ja troszkę przyzwyczajam się do tego, że raz na parę miesięcy widzę nekrolog kogoś, kogo znałem, gdzie na początku wojny, jak moja koleżanka Słowowa zamieszczała, która pracuje w instytucji wojskowej, nie będę mówił, której zamieszczała nekrologii ludzi z Akademii Wojsk lądowych, no to ja to przeżywałem. Dzisiaj tych emocji jest dużo mniej. Natomiast jeśli chodzi o oficerów, polecam posłuchać generała założonego, jeden z jego wywiadów z paru miesięcy, on właśnie o tym mówił, gdzie to jest. Dla dla niego trudne, mimo że on jest na takim poziomie, że on nie widzi bezpośrednio tych żołnierzy idących akurat na akcję, ale opisywał sytuację, kiedy no, wysyłał do Mariupola, jeszcze oblężonego wtedy śpigłowce, żeby ewakuować rannych i dowieść broni zaopatrzenie. I on personalnie de facto wysyłał tych pilotów i miał telefon od tam, rodziny jednego z tych pilotów, co się dzieje, bo nie mają znaku życia. No, on wiedział, że on właśnie parę godzin wcześniej zginął. I w tym momencie do niego bezpośrednio dotarła właśnie ta realność polawarki, kiedy on sam wysłał kogoś na śmierć i ten ktoś zginął, tak? Co prawda zawsze mógł powiedzieć, że on sam się zgłosił, to była akurat misja ochotnicza i tak dalej. Tym niemniej to oficer wydaje rozkaz, oficer planuje i ta śmierć jest jednak obciążająca dla psychiki. Z tego, co ja rozmawiam z kolegami, bo to jest tylko ich doświadczenie, nie moje, to w pewnym momencie także oni wyrabiają u siebie takie trochę schizofreniczne podejście, to znaczy. Wysyłam tych ludzi, ale o tym nie myślę. To znaczy nie myślę o konsekwencjach. O konsekwencjach myśli się paradoksalnie później, to znaczy już po akcji, po tym jak trafiają na zaplecze. Stąd na przykład żołnierze mają bardzo duży problem, jak trafiają na urlop do rodziny, bo jak są w okopach, to oni marzą, żeby się wyrwać na chwilkę i trafić do rodziny, umyć się, ogolić, zjeść burgera, wypić piwo. Ale zazwyczaj po dwóch, trzech dniach oni mają już dosyć, bo trafiają w środowisko, gdzie nikt ich nie rozumie, gdzie ja też w okopach jest też inna więź między żołnierzami. Są oficerowie, którzy budują swój szacunek i pewne rzeczy się bez słów rozumie, a potem trafiają ci żołnierze na zaplecze i nikt ich nie rozumie. Słyszą różne dziwne komentarze albo pytania w stylu: no i jak tam jest w okopach, no i co odpowiedzieć, prawda? Że rano rozmawia z kolegą, śmieją się, żartują, a po południu już go nie ma. Tak? Oficer ma ten dylemat chyba jeszcze większy. No bo Dobry oficer to jest taki, który potrafi to oddzielić. Jest też często taki problem z oficerami, takiego średniego i wyższego szczebla, że oni właśnie chcąc trochę zabić w sobie to poczucie odpowiedzialności, sami chcą iść na akcje, sami prowadzić żołnierzy. To nie są dobrzy oficerowie. Tutaj teraz powiem taką brutalną prawdę. Dobry oficer to jest taki, który siedzi z tyłu w bezpiecznym miejscu i on kieruje tymi żołnierzami. Ale to ten oficer ma nie dbać o swoich żołnierzy? Nie, nie chodzi o to. Ma dbać o nich, tylko że w jaki sposób najlepiej o nich zadba? Dobrze zaplanując akcję. Zapewnić, żeby mieli dobrą broń, wsparcie artylerii, ale on to może zrobić, jak jest z tyłu bezpieczny. Bo jeśli on siedzi pod ostrzałem i nie wie, co się dzieje, to on jest bezużyteczny. To jest takie nieintuicyjne myślenie, prawda? Bo nam się wydaje, że dobry oficer to jak na filmach. On jest prawda, z nimi na wokopach i tak dalej, pod ostrzałem i on rozumie, co oni czują. Oczywiście taki niski oficer niższego szczebla, dowódca plutonu, kompanii, chociaż plutonami dowodzą pod już teraz, kompanii powiedzmy, no to może jeszcze. Natomiast taki oficer troszkę średniego szczebla już nie. On powinien przede wszystkim dbać o to, żeby jego żołnierze mieli wszystko, czego potrzebują, a oni zajmą się już resztą. To ja to troszkę uprościłem, ale no, myślę, że roz rozumiem słuchacza, o co chodzi. Jak liczna powinna być armia w Polsce? Da się to policzyć? Da się, ale to jest źle postawione pytanie. Okej, okay, to jakie postawić e, dobrze? Powinno być pytanie, jakie zdolności powinna polska armia posiadać i do czego będzie używana? Czy powinna być gotowa być użyta? Bo to jest zasadniczo inne pytanie i dopiero jak sobie na to powiemy, to wtedy Możemy liczyć, ilu potrzebujemy żołnierzy, ile czołgów i tak dalej. Bo czym innym będzie armia, która ma na przykład tylko bronić naszych granic? Nie mówię, jaka jest poprawna odpowiedź, ale załóżmy, tylko naszych granic. Inna będzie armia, która będzie na przykład traktowana przez nasze władze polityczne jako główny element na przykład wsparcia państw bałtyckich, bo zakładam, że one będą jednak szybciej celem niż my, tak na logikę biorąc. Oczywiście. A dlaczego w zasadzie? I z geografii, i z potencjału to wynika. To znaczy o wiele łatwiej zająć takie państwa bałtyckie, które mamy obwód królewiecki, Białoruś. Ale też są w NATO, więc też to wszystko. Tak, się ale jeśli już, jeśli już mamy zacząć wojnę z NATO, ja myślę z perspektywy Rosjan teraz, jeśli już mamy zacząć wojnę z NATO, zacznijmy od likwidacji tych państw bałtyckich, bo to postawi NATO przed trudnym dylematem. Zajmiemy te państwa, no to NATO, ponieważ no, te państwa są częścią NATO, trzeba by te państwa wyzwolić. A... W tym sensie, że Rosjanie byliby w stanie zająć? Tak, szybko? myślę, że tak. Myślę, że tak. Że NATO nie zdążyłoby zareagować, żeby ich obronić? Hmm. Ponieważ to są tak niewielkie państwa, to Rosjanom mogłoby się udać takie, nie sobie, że skryte, ale to jest między na przykład granicą Łotwy czy Estonii, a morzem. To jest 100-150 kilometrów. Przepraszam teraz, jak pomyliłem trochę. Ale Senpad mówił o tym, że tego nie da się zrobić tak od Nie da się zaatakować Polski. Zaskoczenia. To może się że wyraziłem. Natomiast już przeprowadzenie takiej pod pozorem manewrów, czegoś tam, prawda, już prędzej. Plus geograficznie te państwa są trudne do obrony. Nasza granica jest prosta do obrony. My mamy po prostu granicę z Białorusią z północy na południe. Prościutką. Państwo bałtyckie mają duży problem. Mają wiele mniejszy potencjał. My mamy też ten plus, że mamy... Własne silne dość siły zbrojne, jak na europejskie warunki. I pani też powiedziała, kupuje się czas przestrzenią. Państwa bałtyckie nie mają tej możliwości. Wejście na 100 kilometrów to jest dwie godziny? Więc tutaj nawet najszybsza reakcja jest problemem. A teraz wracam do pytania o to naszą armię. Więc jeśli na przykład my uznamy, bo też mówimy, widzimy nie, rosyjskie przygotowania, kto jako pierwszy jest w stanie pomóc krajom bałtyckim? Na Polska. Więc pytanie, czy budujemy armię tylko po to, by chronić nasze granice, ona będzie miała inną strukturyjną inną liczebność? Czy oprócz ochrony naszej granicy też my będziemy głównym elementem pomocy państwom bałtyckim? No, ale chyba na to pytanie to się nie odpowiada w studiu Radio Phoenix, tylko już to zostało, jak rozumiem, na nieodpowiedziane. Miejmy taką nadzieję. Nie wiemy, bo to są jednak informacje niejawne. Też mówię niekoniecznie tajne, ale podejrzewam, że ktoś w ministerstwie narodowej razem z, z wojskowymi specjalistami? Przez długie godziny to analizował, były raporty, badania i to jest policzone. Zakładam, że właśnie z tego powodu tak duży zakup tego uzbrojenia w Korei Południowej i w Stanach Zjednoczonych i też troszkę w innych państwach i tak duża rozbudowa, ten nacisk, że to ma być 300 tysięcy, wynika właśnie z tego, że ktoś policzył, że my musimy mieć armię nie tylko do obrony, ale także obrony naszych sojuszników. Zakładam, bo inaczej tego nie są w stanie zrozumieć. To 300 tysięcy zawodowych żołnierzy ma być, tak? To jest chyba nie zawodowych, tylko wszyscy, cały potencjał, bo to wchodzi i obrona terytorium. Terytorialna i to takie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Według mnie to jest troszkę nierealne a, i troszkę popadamy w taką pułapkę. W taką... Dlaczego nierealne? Na 30 ile tam 8 milionów obywateli? Znaczy, ludzików znajdziemy, teraz tak powiem bardzo brutalnie. Z trudem, pewnie kombinując, ale byśmy znaleźli, tylko że tych żołnierzy trzeba utrzymać a budżet każdego państwa jest ograniczony. I w latach międzywojennych troszkę nasze wojsko wpadło w taką pułapkę budowy licznej armii na stopie pokojowej, ale jak przyszło to do czego, to brakło broni, jakby zaopatrzenia, amunicji na jednostki rezerwowe. Wracamy do pytania, jak dużą armię. W mojej ocenie, prywatnej historyka z Rzeszowa, lepiej mieć troszkę mniejszą armię, ale mieć dużo rezerwy, Mieć, Czyli wyszkolonych, ludzi, wyszkolonych ludzi, których możemy, tak jak Ukraińcy dzisiaj mają troszkę problem. Mieli na początku ten atut, że oni z, mieli rezerwy przeszkolone, ale one się nie skończyły. I zwróćmy Państwu uwagę, jak się uwykłamy w długi konflikt, znowuż jest to mało prawdopodobne, ale się może wydarzyć. I wojsko powinno być gotowe, czy w ogóle państwo powinno być gotowe, nawet na te wydarzenia mniej prawdopodobne, ale ryzykowne. To ja wróciłby by... mhm. pan do obowiązkowych szkoleń? Bardziej bym się skupił na tym, żeby przygotować w takich krótszych kursach, kilkutygodniowych, ogół obywateli. Do zachowania w sytuacjach kryzysowych, niekoniecznie wojny, bo z tym u nas mamy duży problem. Od wypadków samochodowych zaczynając, przez jakieś klęski żywiołowe i tak dalej. Państwo skandynawskie sobie z tym świetnie radzą. W ogóle u nas w Polsce, nie wiem, czy Państwo wiedzą, system obrony cywilnej faktycznie nie funkcjonuje. A to jest problem, bo w czasie wojny, jak to widzimy w Ukrainie. Trzeba zadbać o ludność cywilną. No ale jak to przecież mhm. system obrony cywilnej, pan powiedział, ale od paru lat funkcjonuje WOT, e, Wojsko Obrony Terytorialnej. Mhm. Czy one nie miały pełnić takiej funkcji? Trochę? One pełnią taką funkcję w praktyce. Ale nie taka była ich idea. Okay. No nie? I to jest właśnie trochę taki burz. my często szukamy takich tymczasowych rozwiązań, które w naszym pięknym kraju tymczasowo są przez bardzo długi czas. I faktycznie dzisiaj wojska one, one się świetnie sprawdzają. Mamy sytuacje kryzysowe, była pandemia i tak dalej. I te formacje się świetnie sprawdziły. Ale idea tych wojsk była zupełnie inna. Idea była taka, aby uzupełnić potencjał tych niewielkich wojsk zawodowych o ten komponent, taki półzawodowy, powiedzmy. Bo to też nie jest amatorski, ale powiedzmy, że taki półzawodowy i to jest dobra idea, żeby była jasność. W zasadzie nie znam nikogo, kto by krytykował ideę votu. Możemy dyskutować o szczegółach, ale to jest temat typowo akademicki. No to politycznie krytykowany, ale nie, nie na początku, nie, 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 pa, tak, nie a... na tej, nie na tym poziomie rozmawiamy. Tak, natomiast sama idea jest słuszna, ale oni powinni wrócić te wojska brontytorialne do swoich pierwotnych Czyli zadań. Czyli czego? Idea jest taka. Mamy armię zawodową, to właśnie, podkaleńczycy nasi, wojska zmechanizowane, pancerne i oni idą walczyć na froncie. Tak jak w Ukrainie robi to ukraińska armia. Ale mamy całe zaplecze w kraju, które trzeba chronić. Załóżmy, że dochodzi do wojny interwencji w krajach bałtyckich, walczy tam nasza armia z wojskami rosyjskimi, ale trzeba zabezpieczyć granicę z Białorusią. Ukraińska obrona terytorialna dokładnie to robi. Zabezpiecza całe zaplecze, infrastrukturę krytyczną, porty. O tych portach to ostatnie zgłośno i bardzo dobrze, bo w końcu marynarka wojna może będzie troszkę doinwestowana. Idea WOT jest taka, aby zabezpieczyć całe zaplecze, gdzie to musi być jednak formacja wojskowa, a to pozwala zwolnić tysiące żołnierzy na ten główny odcinek walki, bo tego brakować mogłoby w sytuacji, kiedy mielibyśmy tylko tą bardzo niewielką armię zawodową. Szanowni Państwo, dzisiaj powiedziałem, że mamy w Polsce kilkanaście brygad wojsk lądowych. Ukraina ma 80 teraz. I Wciąż się mówi, że może brakuje im sił. Zwróćcie Państwo uwagę. Stąd WOT miał pełnić taką rolę zabezpieczenia zaplecza. Już dzisiaj są dyskusje, żeby jednak ten WOT bardziej nawet przygotować do walki takiej typowej na froncie, bo też doświadczenia z Ukrainy to pokazują. A obrona cywilna to powinna być zupełnie inna struktura, oparta o samorządy, o straż pożarną i całą inną masę instytucji. To nie, nie ma koordynacji dzisiaj, nie mamy systemu, to jest trochę problem. Jaka jest, tak mówiąc językiem technicznym, wartość bojowa żołnierek, czy kobiet żołnierzy? Tak samo jak mężczyzn, ja tu nie widzę problemów, różnic. A jeśli chodzi o siłę fizyczną? Siła fizyczna już dzisiaj nie jest aż tak bardzo istotna. Też, znowuż, tradycyjnie tutaj panowie mówią, jak to, nie niech wniesie fortepian na drugie piętro, prawda? Natomiast to, mno... to się codziennie robi przecież. Ja, ja co dwa dni wnoszę, tak dla kondycji, trzecie piętro bez windy. Natomiast mówiąc bardzo poważnie, ja tu nie widzę żadnego problemu, Większość tutaj z tych kwestii wynika troszkę z kultury naszej, no, takiej, a nie innej, nie da się tego uniknąć. Natomiast w Ukrainie walczą tysiące żołnierek. Użyję też tego określenia, chociaż mi się ono nie podoba, na froncie. Chociaż oczywiście dużo więcej jest na zapleczu, w ochronie zdrowia, jako medycy wojskowi, jako instruktorzy. Jak przyłamiemy taki nasz stereotyp troszkę kulturowy, to wykorzystanie, przepraszam, pań w wojsku będzie, powinno być o wiele szersze, i to się w Polsce zmienia. Przy naszej demografii obecnie nie widzę też innej możliwości, żeby się mocniej otworzyć na, na służbę kobiet w armii. Jedyny problem jest taki, no też on wynika z kultury i tu pokazują na przykład izraelskie doświadczenia, kolejny konflikt obecnie, który się toczy, też ciężki. Że jak panie są na froncie, to koledzy wciąż. W tej kulturze szarmańskiej i tak dalej, o wiele ciężej ich kolegom jest patrzeć, jak one giną, czy są ranne, czy się narażają na bezpieczeństwo. Czy psychicznie Psychi gorzej to znoszą? Tak, o wiele gorzej to znoszą. Czy jak na przykład jest ryzyko zostania się do niewoli kobiety, a, a kolegi inaczej to znosi. Jak, jakby facet do faceta ma inne podejście, troszeczkę. To wynika z kultury, nie z biologii tak naprawdę. Ale... Może oddziały powinny być jednopłciowe? Ojejku, to już nie wiem. Za daleko. Chyba bardzo za, ciekawe. Chy, bardzo... Chy, chyba za daleko. Nie, trochę mnie pan zaskoczył, bo wydawało mi się jednak, że przy tej mojej pasji do równouprawnienia, no to jednak miałam jakieś takie wrażenie, że całe to sprzętowienie, że to wszystko, no, ale... że czysto fizyczne zdolności kobiet, no siłą rzeczy biologicznie są mniejsze, więc to przy takim oddziale takiej piechoty, które gdzieś tam musi, nie wiem, pobiec mhm. cokolwiek, że to może inaczej wyglądać. Znaczy, w dzisiejszych czasach to technologia akurat daje nam dzisiaj ten plus, że można to dopasować. Znaczy, okej, okay, karabin jest taki sam dla każdego, powiedzmy, chociaż też może mieć mniejszy karabinek, jak już tak się bardzo wchodzimy w to. Natomiast no, mamy mniejszą posturę, mamy mniejszą kamizelkę. Tak? No dzisiaj mamy jednak wojska zmechanizowane w dużej mierze. No oczywiście, są sytuacje, kiedy trzeba mieć. Właśnie tego biegania, właśnie. No ono jest na froncie. Ale też jakby, skoro te panie na tym froncie w Ukrainie, tysiące tych pań, no to nie jest pięćdziesiąt, tysiące tych pań sobie daje radę i walczy. Plus też zdrowy rozsądek, o którym wspomniałem wcześniej. No też. Wiadomo, że jak ma pani metr pięćdziesiąt, to tak jak ja też jestem, no nie za wysoki powiedzmy, no nie też pewnie miałbym problem. Ale mogłoby być, nie wiem, dowódcą czołgu, mamy panie, które są pilotami, yy, mamy resztą... panie w marynarce i tak no dalej. No to przecież i tak dalej. jest tak, że mogą być niezbyt wysportowani. I rośli mężczyźni, a są droższe. Dokładnie, dokładnie. I, I jeśli system działa sprawnie, no to też, nie wiem, bywało tak, że, nie wiem, na okręty podwodne, czy do czołgów się bierze panów z mniejszą posturą, bo ciężko sobie wyobrazić pana, która ma dwa metry i nawet w tym leopardzie on się tam zmieści. No, no Zdrowy rozsądek, jak wszędzie. Ile jest nauki w wojskowości? Czy w ogóle da się weryfikować różne teorie? Da się i jest to weryfikowalne. Niestety, weryfikacja kosztuje ludzkie życie. No właśnie tak. Bo... trochę to podnieśle powiem, ale. Czy to jest nauka społeczna, czy jakkolwiek to zabrzmi eksperymentalne? Hmm. Tutaj trochę jak z ekonomią. Mamy pewne teorie ekonomiczne, no, które są czasem ciężko sprawdzalne. Dopiero jak się je sprawdzi w życiu, no to albo mamy krach na jakiejś tam gospodarki, albo z drugą stronę super rozwój ekonomiczny. No, trochę jest z wojskowością. To znaczy, Póki nie zacznie się jakiś wielki konflikt i nie zweryfikujemy tego fizycznie, tak na polu walki, to możemy się domyślać tego tylko, no nie? Tak trochę tak jak z historią, to znaczy, badając przeszłe konflikty, jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Pewne zasady sztuki wojny są obiektywne, może to złe słowo, ale obiektywne działały zawsze. To, że teraz potrafimy lepiej je sformalizować, jest cała nauka o, o bezpieczeństwie i tak dalej, mamy regułki sprytne. Ale jak pani cytowała Tarnowskiego, on to intuicyjnie wszystko wiedział, tylko może nie miał tej terminologii fachowej, ale to funkcjonowało zawsze. Kiedyś pan mówił, że też wierzył w to, że wojna się zmieni w sposób zasadniczy, również w związku z rozwojem technologii. Teraz jesteśmy na kolejnym etapie, kolejnej rewolucji cyfrowej, sztucznej inteligencji itd. itd. Tu znów się pojawiają Dyskusje, czy właśnie żołnierze w pewnym sensie będą korzystali ze wsparcia sztucznej inteligencji, czy będą mieli specjalne gogle, czy nawet soczewki kontaktowe, które będą wyświetlały różne informacje. Masa jest tych technologicznych rzeczy i ciekawa jestem, czy uważa pan, że jednak teraz wobec tej technologii ta wojna w przyszłości może się zmienić? Nie. Już teraz korzystają ze sztucznej inteligencji żołnierza. I w Izraelu, w, no, w Ukrainie. To jest jakby normalne. I, i to już nie, 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 nie że teraz. teraz... Nie można by kiedyś zrobić takiej jednak wojny, że ta broń byłaby naprawdę bardzo precyzyjna. I już ten dowódca Hamasu, niech zginie, mhm. źle zrobił dla świata, ale nie musiałoby dookoła zginąć kilka tysięcy osób. Jestem pesymistą w tym zakresie. Ale to jest niemożliwe technicznie, czy to jest za drogie? Mhm. Nie, to bardziej chodzi mi, że wojna jako zjawisko, trochę tego dojdę, ona nie będzie nic tak bardzo precyzyjna. No bo już dzisiaj mamy bardzo precyzyjną broń, naprawdę bardzo precyzyjną. No ale jednak jako zjawisko w pewnym sytuacji puszczają pewne hamulce, i czasem już nie chodzi o tego przywódcę Hamasu, tylko chodzi po prostu, żeby kogoś zbombardować. Ja tak, tak powiem brutalnie. I to się wymyka trochę logice. Bo przy wojnie też. Nie możemy zawsze wszystkiego tak bardzo ściśle rozpatrywać na zasadzie logiki. No tak, my jesteśmy tylko ludźmi, bo my też często, często uciekamy i traktujemy wojnę grę komputerową. Gdzie jak my klikniemy pewną rzecz, jakąś funkcję, to tam nie wiem, oddział się przemieści, jakieś wydarzenie polityczne się wydarzy i to tak jest takie hermetyczne. To to nie jest prawda. Stąd mamy zbrodnie wojenne. Stąd mamy bombardowanie cywilów, ostrzały miast, które nie mają żadnego logicznego sensu. Tak? Rosjanie jak odstrzywują Charków jakimiś starymi rakietami, tylko po to. Żeby utrudnić życie. Nawet nie, że kogoś zabić, bo te straty nie są aż tak duże. Oczywiście każda śmierć jest tragedią, ale nie są duże. Chodzi tylko o to, żeby móc brzydko ukarać Ukraińców. Ostrzał teraz Hersonian tylko dlatego, że parę miesięcy wcześniej mieszkańcy tego miasta cieszyli się, że wrócili znowuż pod władzę Ukrainy. To pokazuje, że wojna to nie jest kwestia tylko precyzji, to jest zjawisko społeczne, to jest rywalizacja, to jest nienawiść, to są emocje. To też powoduje, że to jest, teraz to, źle to zabrzmi, pasjonujący temat do badań, no bo to angażuje tak dużo emocji. To nie jest taka sucha ekonomia, że to jakieś cyferki na giełdzie. Tu jednak mówimy o ludziach, o życiu, o egzystencji, tu dochodzimy do metafizycznych kwestii. I wojna też powoduje, że rozładowujemy tą nienawiść, myścimy się, no nie, ja, ja jestem pesymistą. Nikt się nie obrazi, jeśli będę mhm. życzyła, żeby miał pan jak najmniej obiektów do badań. Znaczy, jestem historykiem, więc ja, jakby ja już mam eee, zamknięto. Szybko rzeczy ale... przechodzą do historii. No, no tak, niestety. Albo stety, to już kwestia też dyskusji. No niestety, też sądzę, że tych badań będzie sporo i one się nie skończą. Chyba tak długo jak cywilizacja ludzka jest na takim poziomie, jakim jest. Profesor Paweł Korzeniowski, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz bardzo dziękuję Radiu Feniks. Akademickiemu Radiu Uniwersytetu Rzeszowskiego za gościnę w studio. Radio naukowe. Dzięki serdeczne za uwagę. Zachęcam tradycyjnie do komentarzy. No i jeszcze raz dziękuję. W pas się kłaniam patronom i patronkom, bo to. Dzięki waszemu wsparciu mogliśmy zostać w Rzeszowie dłużej po gali podcastu roku i nagrać się kilka rozmów. Ta, którą teraz usłyszeliście jest pierwszą, z naszego urobku mamy w zapasie jeszcze kilka. A na razie to tyle od nas. Trzymajcie się ciepło w te grudniowe wieczory i poranki. Ściskam Wasza Karolina. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!